Każdy na swój sposób świętował rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym przypadku w szkole podstawowej nr 21 ci mali piłkarze dla niepodległej kopali piłkę. Bardzo ważne wydarzenie. Wczoraj mieliśmy akademię, była to taka prawdziwa akademia, oczywiście w postaci lekcji z historii, jeżeli chodzi o odzyskanie niepodległości po 123 latach. Natomiast dzisiaj tak bardziej na sportowo. Myślę, że fajna inicjatywa dla młodych chłopaków, aby pamiętali też, pamiętali przede wszystkim o historii, ale połączyliśmy to z taką aktywnością, aby mogli się przede wszystkim pobawić, ale oczywiście jak to u młodych chłopaków, też liczy się zwycięstwo i każdy walczy o wygranie tego turnieju. Emocji bramek nie brakowało. Lubię sportowy tryb życia, rozwijam różne możliwości piłkarskie. A Ty, Igor, już jakieś puchary masz na swoim koncie? Mam. A co to za puchary, za co? Podhale Cup, czwarte miejsce. Różne statuetki też mam. A postrach wśród bramkarzy budziła m.in. Noemi Bujnowicz. Najpierw nie chciałam grać w piłkę, ale później tata mnie zainspirował tym, bo też grał w Stradomie właśnie w tym klubie i przychodziłam na jego mecze, jak byłam mała i tak ze mnie to wszystko wyleciało i chciałam zagrać w piłkę. Podobno jak wychodzisz na boisko, to ci bramkarze mówią, znowu ta Noemi, znowu posypią się bramki. Boją się ciebie bramkarze? No boją się. No trochę tam umiem przywalić. Boją się trochę mnie. W turnieju w sumie wzięło udział 8 drużyn z 7 szkół. Czyli rozumiem, zaprosiliście takie drużyny, żeby jednak wygrać ten turniej. No może nie, no tutaj poprzeczka jest postawiona dość wysoko. Tutaj no niektóre szkoły, no ten poziom taki dosyć mocny jest, no reprezentują i nie ukrywamy, no chcemy ten turniej wygrać. Patrząc na bazę sportową SP21, na salę gimnastyczną czy na obok szkoły boisko, trudno nie oczekiwać sukcesów. No tak, oczywiście mamy tutaj klasy sportowe od pierwszej do klasy ósmej. No i na pewno to procentuje. No tutaj głównie dzisiaj biorą udział właśnie chłopcy z klasy sportowej. Szkoła ma wiele sukcesów. Troszeczkę przez pandemię mieliśmy przerwy, jeśli chodzi o zawody sportowe. Natomiast teraz wracamy, wszystko zaczyna odżywiać. Także przynoszą tutaj uczniowie z wielką dumą puchary z różnych zawodów sportowych.